Niebezpieczni bandyci taranują policyjny radiowóz, czyli pogoń za czarnym Volkswagenem. Zatrzymanie Skody Yeti rodem z hollywoodzkiej produkcji. Ucieczka motocyklisty z dodatkowymi akrobacjami i policyjne Ferrari w akcji blisko polskiej granicy. Zaczynamy! Patrolujący ulice Pragi policjanci w oznakowanym radiowozie zauważają motocyklistę, którego postanawiają zatrzymać do kontroli. W momencie, kiedy mundurowi używają sygnałów uprzywilejowania, kierujący pojazdem 28-latek gwałtownie dodaje gazu. To, co zaczyna wyrabiać ten mężczyzna po ulicach miasta, nie mieści się w głowie. Wjeżdża na chodniki, a nawet jeździ na nich na tylnym kole, mimo że wokół znajdują się przypadkowi piesi. Policyjna Skoda jest postawiona przed nie lada wyzwaniem. Nagle uciekinier odkłada motocykl, zrzuca kask i zaczyna uciekać pieszo. Podejrzanego natychmiast dogania jeden z funkcjonariuszy, który stosując środki przymusu bezpośredniego zatrzymuje pirata z jednośladu. 28-latek ma zakaz prowadzenia pojazdów, motocykl został skradziony tego samego dnia, a badanie narkotesterem wykazało obecność niedozwolonych substancji. Groziło mu do 2 lat więzienia i śledztwo w sprawie kradzieży, za które można dostać kolejne lata za kratami. Jest późny wtorkowy wieczór, który na pewno na długo zapadnie policjantom w pamięć. Uwagę mundurowych z Brna przykuwa pojazd z zaciemnionymi szybami i austriacką tablicą rejestracyjną. Po weryfikacji w systemach okazuje się, że pojazd jest poszukiwany na terenie całej strefy Schengen. Policjanci natychmiast podejmują pościg za Volkswagenem, który za wszelką cenę próbuje uciec, niszcząc infrastrukturę drogową i wprowadzając chaos na ulicach miasta. Auto ma również założone tablice rejestracyjne od jakiegoś Mercedesa. Uciekający mężczyzna stale przyspiesza i nie ma zamiaru się zatrzymać. Pędzi przez centrum miasta, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, w związku z czym do pościgu dołączają się kolejne patrole. Sprawa jest naprawdę poważna, a uciekinier robi wszystko, żeby nawiać. W pewnym momencie przygwożdżony do ciężarówki mężczyzna wykonuje manewr wyprzedzania prawą stroną . Po czym niszczy słupki drogowe, a radiowozy próbują wziąć go w szczypce, jednak zbieg taranuje jeden z policyjnych pojazdów i ucieka dalej. Co gorsza, pościg zaczyna przebiegać pod prąd na autostradzie D2. Policjanci zmuszają Zbira do zatrzymania, który w końcu się poddaje. Po jeździe odkryto broń, w tym jedna sztuka zostaje wyrzucona w trakcie pościgu przez okno. Dodatkowo znaleziono niedozwolone substancje i inne tablice rejestracyjne, a badanie narkotestem dało wynik pozytywny u kierowcy. Cała piątka znajdująca się w pojeździe została aresztowana na wniosek prokuratora. Nie będzie dla nich taryf ulgowej. W
bardzo krótkim czasie funkcjonariusze z Hradca Kralowe dokonują zatrzymania skradzionego w Austrii Audi, którego kierowca nie chciał się zatrzymać do kontroli. Ponieważ istnieje obawa, że 39-latek może być niebezpieczny, mundurowi decydują się na użycie środków przymusu, by aresztować uciekiniera. Kierujący zostaje zbadany narkotesterem, który wykazał wynik pozytywny. Pojazd został zwrócony właścicielowi, a mężczyzna trafił do aresztu. Za popełnione przestępstwa uciekinierowi groziła kara do 4 lat pozbawienia wolności. A teraz coś naprawdę mocnego od naszych słowackich sąsiadów. Pewnej środy funkcjonariusze służby celnej próbują zatrzymać do kontroli Skodę Yeti, która zamiast się zatrzymać, ciągle przyspiesza. Celnicy postanawiają zakończyć to szaleństwo bardziej skuteczną metodą. Siedzący za sterami 28-letni mężczyzna swoją brawurową jazdą stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo oraz uszkodził 2 służbowe pojazdy. Na dodatek na fotelu pasażera wiezie 15-letnią dziewczynę. Nagle kierowca zjeżdża z drogi na pole, gdzie ostatecznie zostaje zatrzymany. W Skodzie ujawniono białą krystaliczną substancję, którą przekazano biegłemu do badań. Około godzin południowych policyjny patrol podejmuje próbę zatrzymania Volkswagena na jednej z żateckich ulic. Funkcjonariusze dokonujący interwencji posiadają bowiem informację, że 24-letni kierujący posiada ważny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zionący czarnym dymem złom ucieka po okolicznych drogach, jednak doświadczeni policjanci nie spuszczają go nawet na moment z oka. Niebezpieczna jazda drogowego pirata i tumany kurzu wzniecane przez jego pojazd zdecydowanie sprawiają, że pościg jest bardzo ryzykowny. Warunki drogowe jednak pokonują 24-latka, który traci kontrolę nad pojazdem i obraca się o 180 stopni. Zaraz po tym zdarzeniu zbieg daje nura w krzaki, jednak niedługo się przekona, że był to bardzo zły pomysł. Gęste zarośla nie sprawiają większej trudności mundurowym, którzy natychmiast ruszają za niepokornym obywatelem. Próba pieszej ucieczki się nie powiodła, policjanci szybko dogonili rzezimieszka, który nie chciał później powiedzieć, dlaczego przed nimi uciekał. Za przewinienia, jakich się dopuścił, groziła mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. W ubiegłą niedzielę po południu na autostradzie D52 pokładowy fotoradar robi zdjęcie przejeżdżającemu z prędkością 216 km na godzinę Audi, którego niczego nieświadomy kierujący nawet nie zauważa policyjnego radiowozu. Kierujący stracił prawo jazdy i musi liczyć się z wysoką grzywną nawet do 25 tysięcy koron i punktami karnymi. W ostatnią sobotę i niedzielę czescy policjanci prowadzili kontrolę na przełęczy Czerwonogórskiej w Sudetach Wschodnich, bardzo blisko granicy z Polską. Miejsce, które upodobali sobie motocykliści i miłośnicy szybkich samochodów, piękne i zarazem niebezpieczne. Do udziału w akcji zadysponowano policyjne Ferrari, dla którego górskie serpentyny to istny raj. Większość wykrytych wykroczeń popełnili kierowcy motocykli, bo aż w 72 przypadkach. Najczęstszym wykroczeniem był zły stan techniczny i prędkość. Znaleźli się też tacy, którzy byli gotowi zrobić wszystko, aby utrudnić ich identyfikację. Policjanci spotkali nawet damskie majtki umieszczone na tablicy rejestracyjnej, ale też podgięte tablice i inne sposoby uniemożliwiające właściwe odczytanie numerów. Łącznie 92 kierowców zapłaciło na miejscu mandaty w wysokości ponad 95 tysięcy koron. Jeżeli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, będzie mi niezmiernie miło, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujesz kanał. Fajnie, jakbyśmy szybko dobili do 30 tysięcy subskrypcji. Dziękuję wszystkim wspierającym i do zobaczenia w kolejnym odcinku programu Policja w akcji na Stop Pirat TV.